Siema, ziomki, ziema! Witam Xantera na kanale w kolejnej serii misji, serii po serii. Zaczęło się od serii misji Ogromne Zmiany, następna serii misji po serii, która aktualizacja po aktualizacji jest wydawana, to jest Ziemie Północne. Jest tutaj 12 misji i właśnie jest, mam misję Powiew Północy. I moje zadanie to jest, a właściwie to przeczytam najpierw może. Podczas gdy wytwórca zajmował się poszukiwaniem śmigieł do beczki, zombie zaczął rozmyślać o zbliżającej się podróży. Zawsze pragnął poznać wikingów. No i dobrze. Moje zadanie to jest przebrać się. To jest łatwe, wystarczy, że zmienię czapkę albo coś. Najtrudniejsze tutaj to jest ugotowanie po prostu tego. Tych walonków. Tak więc przejdę od razu na wyspę z kucharzami. Biorąc pod uwagę, tak dawno się nie gra, na wyspę z kucharzami i tutaj ugotuję te walonki, tak więc co mi się tutaj ugotowało, rosiczkę na oczach ostatnio gotowałem, tak więc po prostu wezmę sobie podpowiedź, tak, i potrzebuję nastawić za jednym razem 45 mi się gotuje. Czyli, no jakoś tak, zobaczymy. Dobra, tak więc nastawiam po prostu te walonki. Tak więc w tej chwili ugotowałem 45 i brakuje mi 15 dosłownie. Tak więc 15 walonków jeszcze, czyli... No jak tutaj ten pustelnik to ładnie pozbiera, to będzie 3, 6, 9, 12, 15, dokładnie tyle kucharzy. Tak więc teraz wystarczy to posolić, nawet mam aktywną sól jodowaną, tak więc pyk, 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 pyk. I pięknie zaliczone. Chyba tak? Czekajcie, ile tutaj brakuje? O, jeszcze 10! Masakra! Czyli 3, 6, 9, 1. No, widzicie. Tak się zakręciłem, że źle policzyłem. Gdzie ta sól jodowana? Co tutaj? Co to za beczka, kurde? Czyżby coś tutaj się zawiesiło? A, to tych nastawiłem, dobrze. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i jeden. No i pięknie. Zakręciłem się trochę, ale tam mam pięknie zaliczone. Teraz wystarczy tylko wymienić kolekcję majów, bo ona jest potrzebna. Tutaj ostatnio sobie wymieniałem szmaragdową, tak więc byłem trochę w innym miejscu. I tak, 50 kolekcji majów do zdobycia kompasów. Proszę bardzo. Pyk! Pięknie. Zaliczone i zmienić wygląd, tak? Dobra, na chwilę sobie zmienię wygląd, gdzie tutaj ten mój smok jest. Albo zmienię sobie może z powrotem na grzybka, bo dużo ludziom się podobał grzybek, tylko tak. Kosmita. I misja Powiew Północy jest zrobiona. Podróżnik miał powrócić na wyspę wynalazców o określonej porze, aby zakończyć budowę niezwykłego statku. Mówicie statku? Ja sobie kontynuuję zmianę wyglądu, bo sobie zmienię z powrotem na grzybka. Grzybek ładniejszy, nie? No i dobra, i mam misję Podróżuj w beczce. Wytwórca przekazał zombie kilka części zamiennych. Cóż... Masz już teraz wszystko, czego będziesz potrzebował zdobyć młot, kowadło. Bez nich kuźnia jest tylko kupą cegieł. No i moje zadanie to jest zbudować beczkę wytwórcy na wyspie wynalazców i użyć beczki wytwórcy, aby dostać się na Ziemię Północne. Misja Ziemię Północne to raczej będzie się to działo na Ziemiach Północnych, nie? Dobra, tak więc lecę balonem na wyspę. Tak.
Po sobie zakręcę tymi biednymi trzema ruletkami. Tylko trzy ruletki tutaj są. To jest bieda, nie? No i dobra. I trzeba zbudować tą beczkę. Proszę bardzo. Bum! Zbudowana! I trzeba nią popłynąć, tak? Dobra. No to lecimy. Beczko, nie, czy to się płynie beczką, czy lata, raczej się płynie po wodzie, dryfuje się. Misja podróżuj w beczce, zrobiona zombie, raz jeszcze przyjrzał się beczce. Wygląda na dość solidną, kapitan zamocował kompas w pobliżu steru i skierował się na północ ku królestwu wikingów. No beczka, w sumie to ona ma tutaj jakieś te śmigła, jakieś ma, kurczę, te dopływania, no takie coś. Ładna nagroda za misję, 10 włókien węglowych to bardzo ładnie. No jestem na misję surowe ziemie. Nieustanna śnieżyca skryła, znowu berła. Nieustanna śnieżyca skryła wszystkie szlaki i drogowskazy. Zombie z natury rzeczy był dość przystosowany do niskich temperatur, ale tym razem przeszył go mróz aż do szpiku kości. No i moje zadanie to jest odbudować wikińską studnię, czyli pewnie to jest ruletka do losowania, zciąć 10 takich drzew, no i 5 przedmiotów wartościowych kosztowności. Więc od razu sobie aktywuję super combo na 2 godziny i chodzi o to, tak? To do budowy. Więc proszę bardzo, jeden etap budowy. Zbudowana i jest to ruletka. 60 ruletek. Berła się tu losuje. Co 3 minuty ta ruletka, tak? No i dobra, i moje zadanie to jest po prostu ściąć drzewa. Tu już jest jedno drzewko, tu już jest drugie drzewko, tu już jest trzecie drzewko. Więc od razu 3 zaliczono, ale i tak do przedmiotów wartościowych, do kosztowności mi tu dużo brakuje. No i tak, drzewa to nie trudno znaleźć, bo ich jest tutaj dużo, tak więc już zaliczyło mi scinanie drzew, ale kosztowności już też znalazłem, czyli tutaj czyszcząc w międzyczasie widzę, że tutaj jest jedna kosztowność, druga, trzecia, czwarta i piąta, nawet jest szósta, tak więc pięknie mi to teraz zaliczy, mam nadzieję, że małe gwiazdki również, nie? Bo to zebrałem małe i duże. Więc pięknie. Misja surowe ziemie zrobiona. Przemierzając ogromne zaspy śniegowe na ponurej wyspie zombie odczuł wreszcie ciepło. Rety, znów mogę poruszać wszystkimi 8 palcami. No tak, bo się ruszam, czyszczę, kurczę, się rozgrzewam. Dobra, co mamy za następną misję? Wikingowie! Jedyną nadzieją zombie było to, że zła pogoda nie przygoni hardych mieszkańców z ulic do ich ciepłych chat. No i muszę usunąć wielką zaspę. Ciekawe, czy mam iść tutaj, czy tutaj. Ale bardziej mi się wydaje, że w tym kierunku, bo tutaj są płoty, tak jakby zagrodzone jest. Tak więc chyba w tym kierunku. Zobaczymy. To się okaże. No i tak, dotarłem do tej zaspy tutaj. Czyszcząc tutaj w tym kierunku, dobry to był kierunek. Tak więc może zanim zajmę się tą zaspą, pootwieram przedmioty wartościowe. Widzę, że to czeresienki zimowe. Ciekawa sprawa. Przedmioty wartościowe, czereśnie zimowe. Ciekawe, czy rzeczywiście czereśnie zimowe lecą. Nie, ale nie lecą czereśnie zimowe z tego. Tak jak na czereśniowej. Dobra, trochę bereł przy okazji dostanę, bo widzę, że mi się skończyły. I dobra. Myślę, że przesunięcie ekranu w tą stronę to będzie dobry pomysł. I właśnie wielka zaspa. Tak więc usuwam ją i pum! O, szykuje się rozmowa. Tak? Hej, czy jesteś prawdziwym wikingiem? Co tu robisz? Nieszczególnie przepadamy za nieznajomymi. Chciałem tylko pożyczyć jakieś rzeczy. Czy mi pomożesz? Pomoc może ci się udzielić jedynie nasz król Olaf Rudobrody. Podążaj za gwiazdą polarną. Zaprowadzi cię wprost do niego. Nikt inny ci tutaj nie pomoże. Tak czy owak powinienem już iść. I misja wikingowie zrobiona. Wikingowie okazali się dość nieufni.
Cóż, przynajmniej pokazali zombie drogę do ich króla Olafa, Ludu Dobrotego. Zombie miał podążać za gwiazdą polarną. No ciekawe, ciekawe, ciekawe. Czyli teraz jakieś podpowiedzi. No to jest na pewno druga ruletka do zbudowania. Tak więc zbuduję, a teraz zakręcę. Gwiazdą polarną, mówicie. No tak, i nie popatrzyłem na następną misję i zabrałem się za czyszczenie. Następna misja jest to chłodne przyjęcie. A nawet w świetle dnia trudno ujrzeć było gwiazdę polarną, ale zombie nie tracił ducha i z pomocą kompasu starał się wyszukać właściwą drogę na nieznanej wyspie. No i mam znaleźć wikińskie wrog... Co? Znaleźć wikińskie wroga i otwórz. Wrota chyba. Źle to jest przetłumaczone. Wrota. No dobra, no to szukam w takim razie. No i tak, ja się tutaj zabrałem za czyszczenie tutaj, a w sumie tak sobie później pomyślałem, gwiazda północna, no to iść. Północ, do północy. Czyli jak tutaj odkryłem to miejsce, czyli po prostu na północ iść, tak? I tutaj już niedużo brakuje, tylko muszę znowu sobie odblokować, znowu kurde trochę bereł i jest ta brama, tak? Może nie będę tutaj już po prostu dalej drzew czyścił, bo one dużo zabierają. Czy to jest brama? A, widzicie. Ale już niedaleko, już niedaleko. Już tutaj do bramy niedaleko, bo już płot się pojawił, nie? Ojejku, jejku, jejku. Nie czyścić dwa na raz. Płotek jest, nie? Tylko to nie to. Ha, szukam dalej. No i udało mi się dotrzeć do tej bramy. Do bramy czy do... Wikińskie wroga. Wrota, tak, wrota, wrota, wrota. Dobra, i otwieram oczywiście. Tak więc jeden etap. Piu, pięknie, otwarte. No i fajnie, bo dużo się odkrywa. Tak więc tutaj czyszczenia... część czyszczenia nam... wychodzi z głowy. No i witajcie, wasza królewska mości. Coś przyleciało? Czy tam coś, czy co to? Wygląda jakby coś tutaj przylazło, ale nie widać tego, kurwa. Król Olaf cię wita! Nie jest zbyt wylewny, nieprawdaż? Mów, nieznajomy, co cię tu sprowadza? Przybywam w poszukiwaniu młota Thora i kowadła Odyna. Czemu nieznajomu miałoby zależeć na znalezieniu naszych reliktów? Potrzebuję ich, aby stać się prawdziwym człowiekiem. To ze wszech miar godny cel, ale zdobycie tych relikwii to nie przelewki. A póki król jest smutny, nie dobijecie targu. Jestem pewien, że wywar bitności przywróci mu krzepę. Udaj się do zachodniego lasu i zbierz jeżynę północną. Użyj jej, aby uważać w karczmie wywar bitności. Zobaczymy się wtedy. No i tu, misja chłodne przyjęcie zrobiona. Ci wikingowie to dopiero dziwacy, stwierdził zombie. Stronią od rozmowy, a nadworny błazen mówi i wydaje rozkazy w imieniu króla. Lepiej im jednak pomóc, albo nigdy nie zdobędę ani młota, ani kowadła, postanowił zombie. A ciekawe, że błazna nie było widać. Jakiś błąd gry. No i następna misja to jest kubek wywaru bitności. Wywar bitności, specjalny napój z północnej jeżyny, był jedną rzeczą mogącą walczyć smutek króla. Zombie wyruszył na poszukiwanie składników wywaru. Zbierz jeżyny północne w lesie za osadą wikingów. Uważ wywar bitności w karczmie wikingów. Daj królowi Olafowi wywar bitności. Dobrze. Tu jest ta karczma, tak więc brakuje mi aż 10 jeżynek. No więc 10 jeżynek muszę nazbierać. Zachodnie lasy. No najprościej to północ, jak północ była tu. O, ruletki. To zgadza się, zachód będzie tu, tak więc tu po prostu mam się udać i szukać. Dobra, no to idę. No i tak, przeczesując te wschodnie lasy, tutaj dokopałem się do trzech takich jeżynek, ale kto wie, czy tutaj nie wypada więcej tych jeżynek z jednej.
bo więcej nie udało mi się znaleźć, tak więc zobaczmy. Jedna, druga, trzecia. Czy to są tylko trzy jeżynki? Tu się pytam. Tak, to są tylko trzy. Jeszcze podniosę te przedmioty wartościowe, bo kuszą, żeby podnieść. No i muszę szukać jeszcze aż 7 jeżynek, czyli tutaj gdzieś są ukryte 7 tych jeżynek. Tak więc po otwarciu przedmiotów wartościowych dalej szukam oczywiście. W międzyczasie sobie na poprzedniej wyspie kręcę też tymi trzema biednymi ruletkami. Trochę więcej tych bereł mogę mieć. No szkoda tych dolcy tak wydawać na to, bo jednak ubywa ich. No i można zobaczyć, jak wypada z przedmiotów wartościowych, ile bereł przybywa w międzyczasie. Trochę jest. No i inne rzeczy przydatne. Dobra. To już wypadło, no i będę szukał dalej. No cóż, co mam poradzić? No, to było tylko trzy. Przy okazji tutaj podkreślę, że tu jest ruletka i tu jest ruletka. Odkryłem, zbudowałem. Bo budowa pewnie taka sama jak tej pierwszej tutaj, nie? O! Patrzcie, a tu jeszcze jedna ruletka i jej nie zauważyłem, kurde. Tak więc dodatkowy bonus na ten. I pewnie te jeżynki będą pewnie też tutaj ukryte i tutaj, w całym tym lesie, a tutaj jest zakryte, nie? Tu napotkałem na płot. Czyli na sam początek tutaj do góry nie ma co się pchać. Bo tu jest rzecz, która będzie dopiero w następnej misji. Północne lasy nie ma co, rzeczywiście na zachód trzeba się kierować. Czyli czyścić tutaj po prostu, nie? A tutaj pewnie ten płotek prowadzi tak, żeby przejść, bo tu widzicie też jest płot. Czyli pewnie będę szedł tu. Aż wszystko odkryję, dopiero znajdę wszystkie te jeżynki. No i wreszcie udało mi się znaleźć wszystkie 7, tak? Przekopując tutaj, idąc przez ten cały las, odkryłem właściwie prawie wszystko. Tylko, że jak się odkryje tą tutaj jeżynkę, to nie warto się kierować już tutaj, bo tutaj ewentualnie jest tylko przedmiot wartościowy. Tak więc zaczynając czyścić, najlepiej idąc po prostu sobie tutaj. Oczywiście tutaj też były. Pamiętacie, nie? A więc w całym lesie są, nie? Czy to jest czwarta, piąta. Po drodze pozbieram przedmioty wartościowe. Co mi tam? Szósta. Czekaj. Siódma? Czy ja dobrze liczę? Pozbieram i sprawdzę kontrolnie, czy to wszystkie. Ile to już? Tutaj jest piąta, tak? To jest szósta, siódma jeżynka. Zgadza się. I to będzie ósma, dziewiąta, dziesiąta. No, zgadza się. Po zebraniu i zrobieniu tej misji widać będę zmuszony odświeżyć grę. Bo po takim długim czyszczeniu wyspy jednak gra zacina, zamula. Tak więc nawet przed zrobieniem tego wywaru na paru dla króla wikingów sobie odświeżę grę. Teraz po prostu będzie to, że już pozbierałem 10 jeżynek. Tak. I to pięknie zaliczone. Jeszcze tutaj widzę, że tutaj jeszcze jest przedmiot wartościowy, tak więc jeszcze go podniosę. I robię restart. Tak, wyśrodkuję ekran na miejscu, od którego będę po prostu zaczynał tą rozgrywkę. Czyli tutaj. I kontynuuję po restarcie. No i pozwoliłem sobie stanąć moim zombiaczkiem w wiosce. No i teraz moim zadaniem jest po prostu ugotować wywar bitności. Tak więc tu oto jest ta karczma. Jeszcze 100 kompotów trzeba mieć oczywiście do tego. Tak więc to zrobione. I co? Czy to tutaj wystarczy? Nie, trzeba nacisnąć na króla i go nakarmić. Tak
proszę bardzo, króla budujemy, tak? Dobra, proszę bardzo, wywar bitności. Król się podniósł od razu, rzeźki, i przyszedł ten niewidzialny... Jak to tam? Niewidzialny... No, coś tam. Ten wywar bitności jest nad wyraz świeży. Król ci dziękuję. Świetnie się spisałeś, nieznajomy. Teraz potrzebujemy twojej pomocy zgoła w innej sprawie. Znowu. Przywróć tęczowy most, a wszyscy na tym skorzystamy. A ty w szczególności. Misja kubek wywaru bitności jest zrobiona. Niełatwo było wkupić się w łaski króla, ale kubek wywaru bitności zrobił swoje. Nadeszła pora, żeby naprawić tęczowy most. Dobra. No i tak. Następna misja to jest tęczowy most, tak? Tęczowy most! Zombie nigdy jeszcze nie reparował tęczowego mostu, ale był pewien, że i to zadanie mu się powiedzie. Wszak stawką było jego człowieczeństwo. No i mam za zadanie odbudować tęczowy most. Czyli to jest to! No, no to, co wcześniej odkryłem. Czyli w sumie dobrze, że tu czyściłem. Proszę bardzo, odbudowuję wszystkie materiały. Mam na szczęście... Zbudowany znowu przyszedł niewidzialny klaun. Naprawiłeś most! Tak szybko! Tak, oto on! Wystąpiła pewna trudność. Na tej chwili nie posiadałem ani młota, ani kopadła. Oba artefakty znajdują się w zamglonych lochach Nimblehelm. Tamtejsza kuźnia była niegdyś najwspanialszą w całym świecie. Tęczowy most zaprowadzi cię w to miejsce. Co czeka mnie w lochach? Jaki los spotkał kuźnię? W lochach drzemie osobliwa energia, która przemienia wszystko wokół. Kiedy znajdował się tam mechanizm obronny? Posąg Walkirii. Trzymała w ryzach energię, powstrzymując jej zgubny wpływ na rzeczywistość. Mechanizm został jednak uszkodzony, a ci, którzy tam zawędrowali, pobłądzili bez szans na ocalenie. Obecnie energia tworzy odmienną wersję labiryntu dla każdego wędrowca. Przejścia znikają w jednym miejscu, pojawiają się w innym, a znalezienie kluczy nastręcza trudności. Ojejku. Jak bardzo. Już się boję, kurde. Co to będzie? Według pogłosek miejsce skrywające klucz będzie tego samego koloru, co klucz. O. A gdzie powinienem szukać młota i kowadła? Odnajdź posąg Walkirii i go napraw, aby jego światło uczyniło przeprawę przez lochy Nimblehelmu na powrót bezpieczną. Poszukiwanie narzędzia znajdziesz u boku Walkirii. Tęczowy most, misja zrobiona. Tęczowy most wiódł do lochów Nimblehelmu. Nimblehelmu, dobrze czytam. A w lądanie korytarzu zombie miał znaleźć Walkirię. Dobrze. No i następna misja to jest Świat ze mgły. Aby znaleźć posąg starożytnej bogini, zombie musiał pokonać ciemność mglistego lochu. Użyj tęczowego mostu, aby dotrzeć do Nimblehelmu. Znajdź kluczy, otwórz trzy drzwi. Czyli niebieski kluczyk widzę, zielony kluczyk, fioletowy kluczyk, tak? Znajdź napraw posąg Walkirii. Ale jeśli to będzie duża wyspa, to nie będę tego robił, bo... no chyba, że to będzie szybkie do zrobienia. No dobra, ale sprawdźmy to. Tak więc, mam się tam dostać, tak? Dobra, no to lecimy. Odsunę sobie ekran, żeby ładnie to wyglądało. I... pam! Lecimy. Ciekawe, że to będzie taka misja typu z tymi lustrami na tamtej misji. Dobra. Lochy Nimblehelmu. Zombie słyszał opowieść o podziemnych labiryntach z lotu mgły, które potrafią wlać strach w serce nawet najmężnych i mniejszych wikingów. Nie trudno było zgubić się w plątaninie korytarzy. Według legend, jedyne światło Walkirii mogło uczynić przeprawę przez lochy Nimblehelmu bezpieczną. No i mam tu ruletkę. 95 aż. Burkę. To 3 minuty 95 razy. To jest powrót, tak? No i znowu berłami muszę tutaj ich czyścić. I z tego względu, że jest to duża wyspa,
Tak więc tą część, tą wyspę zostawiam na następną serię filmów z tych misji. Rozumiemy się? Bo jedną wyspę już wyczyściłem, jedna wyspa to jest limit na jeden film. Tak więc dziękuję za oglądanie. Tu też pokazywałem, tak więc dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach. A ja sobie w międzyczasie będę losował berła na wyspach, żeby tutaj mieć ich więcej, nie tak jak poprzednio. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia w następnych filmach. Tup, 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 tup.